fresh meat. Druga część zakonnicy w planach. Oficjalne informacje na temat sequela jeszcze się nie pojawiły, ale według Petera Safrana, producenta z Warner Bros., wszystko ku temu zmierza. Ponoć trwają już przygotowania do pisania scenariusza. Wytwórnia wyczuwa przepływ gotówki po sukcesie pierwszej części, mimo nieprzychylnych opinii krytyków. Czekamy na kolejne informacje. Fanowska produkcja Myers kontra Jason. Tych dwóch panów nikomu nie trzeba przedstawiać. Ikoniczni mordercy od ponad 30 lat cieszą się popularnością wśród fanów gatunku. Grupa Radical Talent opublikowała na swoim kanale YouTube niespełna 30-minutowy film ukazujący wyobrażenia, jak mógłby wyglądać pojedynek między Michaelem i Jasonem. Zgodnie z informacją od ekipy, film powstał przy praktycznie zerowym budżecie. Liczba wyświetleń zbliża się do 4 milionów. Sok z Żuka 2 już tylko w marzeniach? Spotkami krążącymi po sieci, projekt na kontynuację klasyka z lat 80. stanął w martwym punkcie. Ostatnie informacje mówiły, że zatrudniono nowego scenarzystę. Wygląda jednak na to, że Warner Bros. Wyrzucił ten pomysł do kosza. Tim Burton, reżyser pierwszej części, powiedział w wywiadzie, że wątpi, aby ten film kiedykolwiek powstał. Dodał też, że aktualnie nikt nad nim nie pracuje. Rodzina Adamsów w pierwszym teaserze. Za reżyserię odpowiada Conrad Vernon, a za scenariusz Pamela Petler. Zabójcza rodzinka zagości na ekranach 11 października. Głosu bohaterom użyczyli m.in. Charlize Theron, Nick Kroll i Oscar Isaac. Pierwsze zmiany w Castle Rock. Produkcja drugiego sezonu już trwa, a zgodnie z najświeższymi informacjami, w rolę Asa Merrilla, lokalnego zbira, wcieli się Paul Sparks. Pierwotnym aktorem, który nakręcił już pierwsze sceny, był Garrett Hedlund, który został zmieniony ze względu na decyzje kreatywne. Producenci nie ujawniają więcej szczegółów. Kolejny sezon American Horror Story. Mamy nowy tytuł 9 części, czyli American Horror Story 1984. Zgodnie z zapowiedziami, tym razem fabuła skupi się na oddaniu hołdu slasherom. W sieci dostępny jest teaser potwierdzający tę informację. W obsadzie znaleźli się póki co Emma Roberts i Gus Kenworthy. Premiera tej jesieni. Kolejny spin-off w świecie The Walking Dead. Grupy AMC zapowiedziała, że serial może pojawić się w telewizji przed 2021 rokiem, z 10 odcinkami. Fabuła skupi się na dwóch bohaterkach, należących do pierwotnego pokolenia wychowanego po upadku cywilizacji. Zdjęcia mają rozpocząć się latem w Virginii. Rob Zombie mówi o dacie premiery Three from Hell. Reżyser w wywiadzie na początku tego tygodnia powiedział: skończyłem film 2 dni temu, jest zrobiony. Nie wiem na pewno, kiedy zostanie wydany. Na początku jesieni, w pobliżu września. W ramach przypomnienia, poprzednia część, Bękarty Diabła, premierę miała 14 lat temu. Musimy poczekać jeszcze kilka miesięcy na kontynuację. Cleopatra Entertainment wyznaczyła datę premiery filmu Club 27. Produkcja zagości na wszystkich platformach VOD 23 kwietnia. Fabuła opowiada o młodym studencie dziennikarstwa, który szuka odpowiedzi, dlaczego Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison i Kurt Cobain zginęli w wieku 27 lat. W trakcie śledztwa wpada w pułapkę złego podziemia, które bierze dusze artystów jako zapłatę za wieczną sławę. Nowa informacja na temat nowego niewidzialnego człowieka. W marcu dowiedzieliśmy się, że Elizabeth Moss negocjuje warunki roli. Aktualnie mamy potwierdzenie, że aktorka jest na pokładzie. Dodatkowo plotki mówią, że Moss będzie grać postać, która staje się niewidzialna, ale to nie zostało jeszcze nigdzie powiedziane oficjalnie i pozostaje w sferze plotek. Scenarzystą i reżyserem będzie Wei Whannell, a produkcję objęło Blumhouse i Universal. To wszystko na dziś. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Oglądaliście wszystkie sezony American Horror Story i czekacie na kolejny? I czy kolejny serial w świecie The Walking Dead podbije serca widzów? Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się mrocznie.